Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Uncharted 3, w której to schodzimy do jakichś przerażających podziemi. I na samym początku mamy jakąś tajemniczą zagadkę, w której nie wiem, o co chodzi. Atlantycie pustyni, zabrał tę wiedzę do grobu. Więc znajdźmy jego grób. Właśnie. Co to? Średniowieczny teleturniej? Całkiem no właśnie tak to wygląda. A R? Tutaj mogę jeszcze tym zmieniać. Dobra. Ale zanim to zrobię, chciałbym od tego jednak odejść. I trzeba tutaj sprawdzić notatki. Chciał chyba rozwiązać zagadkę, ale mu się nie udało. Masz coś? W żadnej z tych krypt go nie ma. Nie, nie. Jego grobowiec byłby ukryty. Szukaj dalej. Co my tutaj mamy? To już tutaj zrobiłem oczywiście, a kolejne notatki. Tutaj już niczego nie ma. Jak sobie tutaj radzić? Co tutaj w ogóle pisze? Saba can script again? Scraps of paper found in John D's secret lab. A, czyli w tym sekretnym laboratorium zostało to znalezione. Horse oraz tutaj jeszcze ten orzeł. Eagle, tak? Or Phoenix. Właśnie on tutaj napisał, że albo orzeł, albo Feniks. Może nie był co do tego pewien. A gdybym sprawdził sobie, jakie są tutaj te elementy R. Mamy tutaj konia. Lwa. Znowu konia. I orła. A to nie jest koń, tylko to jest jakieś inne zwierzę. I co teraz? A, bo to właśnie tymi przesuwamy, okej. Jak sobie tutaj radzić z tym wszystkim? Na razie tak średnio mam pojęcie. Dobra, więc już ogarniam, jeżeli chodzi o te zwierzęta. Zaraz, a może będą jakieś podpowiedzi tej... w tej całej miejscówce. Może tutaj coś znajdziemy. O, patrzcie na to, coś tutaj się znajduje. Ale niestety nie wiem co. To nie jest niestety takie proste, jakby się mogło wydawać. Znowu mamy to pi. A, widzicie, mamy tutaj lwa. Mamy lwa, on się znajduje na miejscu takim dziwnym. Takim Y odwróconym i jeszcze z hakiem. Dobra, spróbujmy w takim razie. Mamy lwa w takim razie. Trzeba było tutaj zobaczyć najpierw. I on będzie na miejscu tym, o tutaj. Dobra. Jeszcze został nam ten byk, czy tam nie wiem, co to jest. Gdzie on tutaj się będzie znajdował? Tutaj niczego nie ma. Kurde. No to już jest na dobrym, nie na ósemce to miało być. Orzeł jest na ósemce. Nie wiem, czy już to mam tak zrobione. Jeżeli orzeł ma być na ósemce, to w takim razie jest coś źle. To tutaj ma być, tak? Nie wiem. Tutaj nie wiadomo, co jest. Tutaj już odkryłem. Kurde, ciężka zagadka, jedna z najcięższych. Czy mi się wydaje, czy teraz został... Teraz jest inny tutaj. Kurde. To jest... U, jakieś odwrócone. Aaaa! Czy wy to widzicie? Jeżeli z każdej strony będę tutaj... Oh my god, naprawdę. Oh my god, naprawdę, z każdej strony jak tutaj się przejdzie, to jest inny ten. Okej. Ale... To jest ciekawe. Dobra, wiem, o co już chodzi w takim razie. Więc jeżeli z dołu to mamy pi... Jakie ciężkie to jest. Dobra, rozumiem. A, już widzę chyba. Czyli lew musi być w innym miejscu. Musi być tutaj. Wtedy wszystko się zgadza. Jeżeli zobaczymy z góry... Tak. To jest dobry znak. Tu jest taki koleś, nie wiem, koleś, nie? Od dołu mamy pi. Z tej strony mamy jakieś inne pi, nie wiem, takie dziwne.
No jeżeli właśnie te strony się zgadzają, no to macie tutaj tego lwa, prawda? Te elementy się zgadzają, ja wam mówię. Tylko teraz trzeba sobie jeszcze poradzić z nie wiem czym. Tutaj mamy tego ptaka, tak? Ósemka. Dobra, i ten. Czyli ten ptak również jest w dobrym miejscu. I teraz mamy jeszcze, kurde, tutaj sytuację najcięższą. A tutaj co się dzieje? A, C. A, okej, czyli to będzie ten... Koni? Nie wiem, znaczy nie koń, ten wielbłąd, kurde, nie mam pojęcia. Więc teraz już badamy tego ostatniego muła, czy tam, nie mam pojęcia co ja myślę, dobra, C. Z innej strony widelec. Gdzie mamy C i widelec? Gdzieś na środku musi być. Chyba tutaj powinno zaraz. Chyba już mam pojęcie, zaraz, nie potrzebuję wskazówek durnych, ja wiem jak się tutaj gra. Aż taki głupi nie jestem, chociaż to jedna z cięższych zagadek. Tutaj? Tak jest, dobra, rozwiązane. Easy. Mam. Dobra robota, młody. A, zachęcający widok. Zero podpowiedzi, 200 IQ, tak jest. Lord Godfrey, jak nie mam? To było jedna z cięższych zagadek. Myślę, że tutaj wiele ludzi mogło się zatrzymać. To tutaj. Potrzymaj, dobra? Dobra. No i patrzymy do trumny. O nie. Patrz, to chyba jakiś amulet. Coś tu jest napisane. Chcesz to zrobić przy zawiszy? Aha. To pismo sabejskie. Pasuje do starożytnego Jemenu. Tak, z miejsca, gdzie Francis Drake wylądowałby w XVI wieku. Może to być nazwa miasta. Tak, sprzed 3000 lat. Bez reszty inskrypcji nie będziemy wiedzieli, gdzie szukać. Miejmy nadzieję, że druga połowa jest w Syrii. I że Kater i Chloe ją znajdą. Ha, czyli co, teraz do Syrii mamy ruszać po raz kolejny? Do naszych przyjaciół, a teraz pewnie wypadnie strzelina, oczywiście. Nie radziłbym tego robić. Cholera. A tamten koleś przecież zginął, jakim to sposobem? Harris? Został zamieniony w jakiegoś zombiaka. Właśnie, Harris. Weź go. Nie warto za niego umierać, prawda? Twój przyjaciel też tak sądzi. Dalej, Nate. Co to było? O Boże. O, o. Zostań w świetle. No to mamy problem. Co to jakieś szalone mrówki? Nie mam pojęcia. Jaka zaraza straszna. Pochodnia się wam dopala. Życzę powodzenia. Dusza, człowiek. Prawda? Dobra. Szybko musimy się stąd wydostać. Trzymaj się blisko. Kurde, czuję się jak w tej nowej gierce, nie? Jak ona się nazywała? Nie, to pochodnia się kończy! Dobra, no to ruszaj dalej, no kurde, koleś! Musimy się stąd wydostać. Trzymaj się blisko mnie! Na górze. Dobra, jasna sprawa. Tylko jak ta gra się nazywała, już zapomniałem, nie? O tych braciach we Francji, no, znaczy rodzeństwie we Francji. Zapomniałem. Chciałem robić z tego serię nawet i zapomniałem totalnie, ale bez nadzieja. Może kojarzycie, puszczę wam tutaj obrazek. Jezu, jakie straszne, nie? Dajcie spokój. Sali, kurde! Jeszcze mnie biją tutaj! No to wszystko przez Saliego, zaraz zginę, no! O, come on! Cały czas obrywam, zaraz zginę, no w ogóle... Pomocy!
I nie mogę niczego tutaj zrobić. Tak powinno być? Dobra, jakimś cudem żyje. Dobra, piękna sprawa. Jezu, nawet nie wiem, gdzie ja tutaj biegnę. Jakie szybkie w ogóle, jak szalone, nie? I cały czas obrywam tutaj, jakbym to zbyt wolno robił, ale no... Nie da się szybciej. Uff! Kurde, pomocy, już mi się ekran robi szary. Zdejmij, zdejmij! Jak to? Jesteś czysty. A ja? Obróć. Wszystko w porządku. Atak szalonych mrówek. Chyba tak. Mam tytuł na odcinek. Tam nie wracajmy. Słuszna myśl. Dobra, ale co teraz zrobimy bez tego artefaktu? Cóż, tędy nie idziemy. Tak? Ja bym się wrócił jeszcze. Że nie ma tam więcej pająków. Dobra, powiedzmy, że do tej dziury to wygląda bardzo przyjemnie. Dobra. Trzeba znaleźć jakieś wyjście. Nie wiem, po raz kolejny właśnie wchodzimy do tej ogromnej willi. Przyjemne klimaty jak zwykle. No i tutaj pewnie niżej trzeba będzie zaskoczyć. Chyba już tutaj byłem nawet. Tak mi się wydaje, znaczy na tym niższym piętrze. Ale zanim tutaj zaskoczę, chciałbym sprawdzić te wszystkie tereny. A może jakieś znajdźki będą, a może coś w tym stylu. Ale chyba na razie nic z tych rzeczy, zaraz, zaraz. Może jednak tutaj sobie przeskoczę? Chyba nawet taki jest plan. Uważaj. Dobra. Ja wiem, co robię. Dobra, tutaj oczywiście. O, zaraz się wszystko na mnie zawali. Kurde! Wiem, wiem! Ale on nie potrafi przejść tam dalej. Come on, no koleś. Zaraz wszystko rąbnie, będzie kłopot. Oczywiście, że tutaj Randall na mnie poczekał. Dziękuję serdecznie. Dobra, jak sobie teraz radzić? Na co mi to było? A, jeszcze wyżej można wejść. Dobra, powiedzmy. O kurde, koleś, nie wiem już. Może być. Zgodnie z planem. Tak, oni to zaplanowali. Jeżeli oni to zaplanowali, to mają milion IQ. Gratulacje. Dobra, i jak teraz? Chyba piętro niżej. Niczego innego tutaj raczej nie widzę. Wylać wszystko. Co do kropelki. O nie. Chcą podpalić całą tą budowlę piękną. No come on, no! Jak można mówić na coś takiego Buda? Nie wolno tak robić, come on. Dobra, tamci niczego nie słyszeli oczywiście. Tego się można było spodziewać. Dobra, przynajmniej już tego wszystkiego nie spalą, bo to po prostu przepiękny budynek, czyż nie? Ej, a tamci na dole? Kurde, tamtych też chcę zastrzelić. Spalić to! No nie, no i nie zdążyłem, ale słabo. Tylko nawet nie, mam tutaj zaskoczyć, czy co? Powiedzmy? A, no jasne. O nie, skoczył z 2 metrów i nie żyje. Gdzie? Jakie to jest popsute? A, okej. Dobra, czyli najprostszą rzecz po prostu pominąłem, ale bez nadzieja. Ej, kurde, jakiś fagas tutaj jest, o co chodzi w ogóle? Dobra, bójka w takim razie, patrz jak się tutaj bije. Dobra, piękna sprawa. A jest ich jeszcze więcej, w ogóle z tyłu w głowę mnie walną. Fagas jeden, dobra, to by było na tyle, pięknie. Przewróć tę belkę. Dobra, powiedzmy, że wiem co robię. Ej. Dobra, ładnie. I jakoś tędy pewnie trzeba tutaj uciekać. Dobra. Kurde, skąd oni do mnie jeszcze strzelają? Jakoś z pleców. Kurde, co z tym Salim? Z tamtej strony przecież właśnie był. Dobra, trzeba przeładować amunicję jeszcze. A teraz to już nie mam pytań. A, bo jeszcze granaty mamy. Dobra, w takim razie wchodzimy. No i to by było chyba na tyle. Jakoś w inną stronę. Nie wiem, Sali, masz pomysł? Musi być stąd wyjście. No musi być, no. A, dziękuję, koleś. O, akurat mi tutaj otworzył drzwi. Wspaniale. Więc przeciwnicy jednak nam pomagają, aż chyba nie będę do nich strzelał.
Wow! Oczywiście. Prosto w ogień. No już się tutaj nie wrócę, no niestety. Pewnie po tej belce, ale przyjemnie. Aż bym sobie tak przeszedł, nie? No wcale nie wygląda ryzykownie. O kurde. O, dobra, w takim razie wspinaczka. Po raz kolejny. To dopiero adrenalina musi tutaj być. Wszystko jeszcze się pali tutaj. O, wejdę na górę? Nie da rady chyba. Okej. Chyba jednak bezpieczniej byłoby tam na wprost jakoś przejść. To oczywiście, kurde, prosto do piekła zaraz tutaj zejdę. No, otwarte? O, dobra, wreszcie synchronizacja, pięknie. A już tutaj byłem wcześniej, nie? O, jeszcze jakiś typ są durny. A ja się nie chcę z nim bić na pięści. Ja chcę od niego uciec i z karabinu go porobić. Are you serious? Nate nie żyje. To ja w takim razie tak ci zrobię. Koleś, wariacie! Ja chcę grę oszukać! Ja chcę grę oszukać! Kurde... Tak mu zrobię. No i co teraz? On jest to jest Hulk jakiś, nie? Ja nie mam pytań. Ja chcę... Ale ja chcę go na pięści. Nie chcę na pięści. A to jest żałosne, nie? Oczywiście, że znikł. Oczywiście, bo... Co się dzieje tutaj? Gra się pomyliła, nie? Dobra, ale z tym już na pięści sobie zwalczy, jasna sprawa. Dobra, wpadaj w ogień, wariacie. O, o! Co ja w ogóle tutaj próbuję? Ja nie wiem, już się aż dźwięk tutaj zbugował z tego, co widzę. Ja nie wierzę. Drugi do mnie strzela, ja się biję z jakimś durniem. No nie, kto jeszcze tutaj był? Sali, czy ty nie potrafisz nikogo zabić? O, mamy obrzyn zaraz, to jest taktyczne podejście w takim razie. I co my mamy teraz zrobić? Zaraz, zaraz, kręty się tutaj szło. Mamy granat, okej. Nie wiem, tutaj jest jakieś wyjście, albo i nie ma. Jeszcze jakiś szaleńc do mnie strzela, nie, to jest Sally. W sumie nie wiem, po czyjej stronie jest Sullivan. Witam, koleś, jak się masz? O nie, koleś mi przywalił, naprawdę. Jak ty śmiesz? Kurde, durniu jeden! No to jest pomylony, ja nie mogę w niego strzelić, nie? Ale ja chcę go z pięści walnąć! Sali pomocy! Sali, come on. Nie, to jest pomylony, ja już nie mogę z tą grą, co się tutaj dzieje, nie? Dobra, nareszcie. O mój Boże, jaki to było słabe. Nie, bo to jest durnota, nie mogę do nich strzelać, jak są blisko, nie? Wow, co się... Nie mam pojęcia. Nie wiem. Dobra, wskakujemy do góry. Calculated. Ja czemu nie mogę tutaj się wspiąć? Dobra, okej, dało radę nareszcie. Uff, i wchodzimy tutaj na górę. Niech to! Sali, utknąłem! Pomóż! Pani! Dobra, łatwa sprawa. Mam nadzieję, że więcej razy już tutaj nie utknę. W ogóle inną broń miałem, halo. Kałasza tutaj wolę jednak używać, powiedzmy. No nie, znowu zaraz utknę. Ej, Sullivan, co ja mam teraz zrobić? Jakoś się wspiąć, nie wiem? Dam radę zaskoczyć? Okej, okay, właśnie miałem taką nadzieję w sumie. Wow, kurde! Fajnie, no fajnie, że... Nathan Drake zapomniał, jak się skacze po prostu. No ja chcę tutaj w lewo. Ja chcę przejść w lewo, ale Nathan Drake nie potrafi nagle. Dobra, okej. Dobra, może nie będzie już żadnych przeciwwskazań, ale oczywiście, że będą, no. Kurde, Sally, może ty byś drugi poszedł, no. Nie ma co spinać, zaraz damy radę. Takie rzeczy się tutaj robiło. Co ja mu tutaj zrobię? Idź!
No to fajowo. No to fajowo. Dobra, może jeszcze coś zrobimy. Ha, pierwszy. Albo i nie, drugi niestety. W którą stronę mamy teraz iść? To jest na zewnątrz, może wybijemy szybę? Come on! O, nie da rady, niestety. Dobra, w takim razie trzeba zaskoczyć na dół chyba. Okej. Wow, zaraz, zaraz, tutaj są niebezpieczne sufity. Kurde, koleś, no. No właśnie, wszystko się wali, oni dalej do mnie strzelają. Kto im płacił w ogóle i ile pieniędzy, nie? No panowie, coś tutaj odwala. Zaraz, a granat im mogę rzucić? Dobra, trzymajcie dwa granat nawet. Wybuchnie! Tak jest, jasne, że wybuchnie. Dobra, więcej amunicji. A tutaj ktoś był? Nie, już poległ. Okej, jasna sprawa. Tutaj mamy jakiegoś szaleńca. Dobra, o, granaty. Jeszcze obrzyn widziałem. Dobra, to będzie na frag movie w takim razie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dobra, gdzie są wrogowie? Gdzie mam teraz iść? O, chyba tędy. Proszę bardzo, pomocny sufit. Dziękuję serdecznie. I mamy drabinę. Dobra, doskoczymy, nie takie rzeczy się robiło. Dawaj, Sally! Przytrzymaj! Jasna cholera! Ruszaj! Dobra, przynajmniej już jesteśmy na powierzchni. Chyba jesteśmy w miarę bezpieczni, nie? Dobra, wejdźmy. O, jesteśmy koło tej wieży. Wow! To jeszcze nie koniec! Ta cholerna wieża się wali! A, myślałem, że trzeba będzie do niej wejść. Kurde, teraz się czuję jak w jakimś Hugo, nie? Albo Nathan i przyjaciele. Co się dzieje tutaj? Nie! Nie mam pomysłu. No, tutaj już byłem. Nie, pomocy, co ja tutaj narobiłem z tą miejscówką? Raczej co oni narobili? No nie, tak przyjemnie tutaj było, taka fajna posiadłość. Człowieku, upiekła się na mnie? Wszystko gra? O tak, cudownie. Czekaj, moment. Zapominasz, że jesteś o ćwierć wieku młodszy. Oj, tam jesteś silny jak woł. Poza tym, po co pośpiech? Myślą, że spłonęliśmy. Prawie mają rację. Szczerze mówiąc, trochę się pogubiłem. Przypomnij mi, czemu to robimy? O nie, nie, nie. Jak masz walić gadkę, że jesteś na to za stary, to sobie daruj. Nate, oni naprawdę idą na ostro. No i co? Chcesz dla ich wygody odwalić kit? Ale kto tu mówi o odwalaniu kit? To przestań gadać, jakbyś już stał nad grobem, dobra? Słuchaj no. 20 lat chroniłem twoją dupę. Nie mam zamiaru rezygnować. Jak widzisz. Chcę tylko wiedzieć, że to, co robimy, ma jakiś sens. Widać, że twoja duma strasznie ucierpiała. Nie myślisz trzeźwo. Nie tego cię uczyłem, Nate. W ten sposób dasz się zabić. A! Niech to. Ach, szaleję. Przez ciebie wszyscy zginiemy. O nie. Co? Cutter i Chloe. Sali, jeśli nas ktoś śledził. Lera, to ich pewnie też. Musimy ich ostrzec. Tak, i pędzić do Syrii. Mam nadzieję, że pamiętasz, gdzie stoimy, bo całkiem się pogubiłem. A więc teraz lecimy do Syrii. A może zagramy tymi innymi bohaterami, to by było interesujące. Następna noc. Nie, to już chyba będziemy grali tym Nathanem, no tak. Nie mogę się do nich dodzwonić. Coś jest zdecydowanie nie tak. No to kiedy otwierają? Mamy parę godzin, nim przyjadą pierwsze busy. To się sprężmy. Łańcuch przecięty.
Okej, okay, to znaczy, że nie jesteśmy tu pierwsi. Tak, póki Marlowe i Talbot myślą, że nie żyjemy. Mamy przewagę zaskoczenia. Nie zmarnujmy jej. Dobra, więc wchodzimy. Sprawdzamy, gdzie trzymają Chloe i Katarzynę. O ile ich trzymają? Szklanka w połowie pełna? Po prostu nie wyglądają mi na takich, co biorą zakładników. Może załóżmy póki co optymistyczny scenariusz, dobra? Może w ogóle ich nie znaleźli. A potem we czwórkę wymkniemy się. Jasne. Ulotnimy się jak sen złoty. Ej, może się uda. Aha. Dobra, ale z tego co widzę, nagrywam już ponad pół godziny, więc raczej tutaj zakończę już dzisiejszy odcinek. Nie chcę tutaj przedłużać. I tak jutro będzie kolejny odcinek, więc jeżeli was to interesuje, to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki. No i wtedy zobaczycie, co się będzie działo w tej całej Syrii. Dobra, a więc tak, ja się z wami żegnam. No i do jutra.